panie przewodniczący, panie starosto, wysoka rado, szanowni goście. Pozwolę sobie również zabrać głos w tej kwestii. Mianowicie tak, no faktycznie bardzo dobra intencja tu ze strony województwa, żeby spinać poszczególne te plany, to aż bardzo dziwne, że na tak prosty, prozaiczny pomysł wpadamy dopiero teraz, tak, że to się dzieje. Dziwi mnie właśnie też troszeczkę takie podejście nieskonkretyzowane nawet nas, gmin tutaj, czy w obrębie związku, że wcześniej do tego wspólnego planowania nie przystąpiliśmy, ale myślę, że wszystko jest do nadrobienia. To, co padało wcześniej z ust prelegentów, czyli te terminy, ten czas, że w zasadzie dla mazowieckiej taki tak ważniejszy jest odcinek S7 niż S10, że jesteśmy tutaj w tym okresie planowania raczej się nie wyrobimy nawet z samym przygotowaniem dokumentacji, pozyskaniem środków na dokumentacji. Mam taką wiedzę, bo uczestniczyłem właśnie również w tym roboczym spotkaniu w sierpniu, gdzie dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Regionu Województwa Mazowieckiego to wszystko tłumaczył, tak? Drodzy Państwo, taką również dyskusję próbowaliśmy podejmować nie dalej jak w ubiegłym roku, analizując koncepcję Jana Wyrembkowskiego. Uważam, że ta koncepcja jest naprawdę takim czynnikiem, który może rozpędzić rozwój nie tylko powiatów tych, o których dzisiaj rozmawiamy, bo moje zasadnicze pytanie jest, co dalej z Zieloną Wyspą na wysokości od właśnie Wisły, czyli Płock, Ciechanów, Łomża i dalej wschód. To jest na mapie kraju teraz Zielona Wyspa, drodzy Państwo, jeżeli chodzi o rozwój gospodarczy. I tutaj naprawdę możemy pozyskać partnerów z tamtych rejonów, również parlamentarzystów z tamtych rejonów i proponować kompleksową koncepcję zagospodarowania terenu i uruchomienia tej Zielonej Wyspy, która teraz funkcjonuje. Nie ma żadnego przemysłu na północ. Wszystko, co uprzemysłowione, znajduje się na południu. Nie wierzycie mi Państwo? Mogę się nie znać. Rozmawiajcie z naszymi przedsiębiorcami, nawet tymi płockimi. Oni tak to określają. I tak naprawdę to dobre połączenie szeroko rozwinięte, koncepcyjne, autostradowe jest, uważam, rozwojem dla całych regionów. Nie tylko dla tutaj aglomeracji. Ja nie wiem, jak wygląda koncepcja województwa pod kątem właśnie obszaru Ciechanowa i dalej na północ, Ostrołęki, co tam województwo planuje, ale mi się idealnie to wpisywała ta koncepcja do rozwoju województwa mazowieckiego, nie tylko regionu tutaj tego zachodniego naszego polskiego, ale również północnego. I to uważam, by było dobrym strzałem, żeby się rozwijać. Bo sama S10 ani perspektywa krótsza, jeżeli chodzi o wykonanie, ani sensowność, myślę, że w dużej mierze może nas podzielić. Ja mam trochę obaw tutaj na mapy tutaj pana jako przedstawiciel Drobina, bo tam jakoś tam się biało zrobiło na tej mapie, także też nie wiem, w jaki sposób Drobin tu będzie miał szansę właśnie też funkcjonować w ramach obszaru. Na dzisiaj na mapie to widzę, że raczej czyli do Ciechanowa Drobin spychacie niż bliżej Płocka ma być, także no, bardzo chętnie będę nad tym dokumentem pracował, nad spójną tą koncepcją i zachęcał również wszystkich kolegów, włodarzy gmin do wspólnej pracy nad tym dokumentem, aby ten dokument był jak najlepszy dla nas wszystkich. Dziękuję. No ja powiem w ten sposób, panie burmistrzu, że bardzo dobra wypowiedź, tylko my w tej chwili nie robimy strategii województwa, bo ona już jest. Natomiast te uwagi są cenne właśnie do strategii województwa, bo szeroko działamy.
Mnie się wydaje, że na tym etapie musimy się skoncentrować na mniejszych planach, na planach realnych, bo jeżeli ktoś zobaczy bardzo szeroki program i bardzo szeroki projekt, gdzie będziemy chcieli dużo pieniędzy, to od razu pójdzie na półkę. Natomiast nas interesuje te pierwsze, najważniejsze, dla nas istotne problemy rozwiązania drogowego, bo w tej chwili bez rozwiązania jakiejś strategicznej drogi przy Orlenie przez najbliższe lata i powiat nie będzie miał spokoju na drogach powiatowych i gminy, i wojewódzkie drogi też będą rozjeżdżane i nie nadążymy ich reperować. I mnie się wydaje, że musimy ukierunkować rozwiązanie tych małych zadań, mniejszych zadań, ale rozwiązanie jak najszybciej. Dziękuję bardzo. Natomiast kto z Państwa chce jeszcze zabrać głos? No widzę, że dyskusję żeśmy wyczerpali. Czy Pan Dyrektor jeszcze chce podsumować? Ja chciałbym tylko w dwóch słowach zaprosić Państwa, oczywiście zaproszenie wyślemy na tego 8 maja. Tutaj jeszcze w tej chwili będziemy chcieli na roboczo przygotować na tyle to spotkanie 8 maja, żebyśmy inicjując jako samorząd województwa te działania usłyszeli, jaką ofertę mają powiaty ustami starostów, ale z punktu widzenia też, jak na przykład Drobnik się tu odnajdzie, będzie pytanie, jak się Drobnik postrzega, co on chce w cudzysłowie sprzedać od siebie. W związku z tym, jeżeli będą pomysły i to będzie w pewien sposób skonkretyzowane, wskazane, my będziemy się do tego odnosić, będziemy się starali tak zaprogramować ten cały układ, żeby to wykorzystać cały ten potencjał, który tutaj drzemie. Więc myślę, że w najbliższym czasie, w ciągu tam kilku dni prześlemy takie założenia do tych wypowiedzi, do tych wystąpień, co do tego spotkania majowego, tak żeby przedstawiciele, myślę, że starostowie w tym momencie trzech powiatów, czterech dokładnie, no bo jeszcze Płock, żeby przedstawić, jak oni widzą się ze swoim powiatem, ze swoją ofertą w całym tym obszarze funkcjonalnym. I bardzo dziękuję Państwu za możliwość udostępnienia i przedstawienia. Dziękuję serdecznie, Panie Dyrektorze. Jest takie powiedzenie, że 50% zrobił ten, kto zaczął. Pan już zaczął, także drugie 50 myślę, że będziemy realizować wspólnie. Dziękuję serdecznie za tak konkretne przedstawienie tutaj problemu. Państwu za owocną dyskusję i myślę, że Skonstruje tylko to cały zespół, nie tylko ja, to generalnie samorząd województwa i to jest inicjatywa też przede wszystkim pana marszałka, który od zawsze patrzy, żeby w ramach obszarów dawniej subregionalnych, teraz miast regionalnych, kształtować tą politykę w taki, a nie inny sposób. Także dziękuję serdecznie. Proszę podziękować wszystkim, którzy się do tego przyczynili. Dziękuję bardzo.